Ninja! Ustnim po! Cześć mistrzowie mistrzyni, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. A dzisiaj zapraszam was do obejrzenia być może pierwszego odcinku z nowej serii na moim kanale. Będzie to seria gier Ninja Naruto Ultimate Ninja. Tak, są to gry, które wychodziły tylko i wyłącznie na konsole PlayStation 2 i bodajże również chyba także na Xbox, chociaż pewności tutaj nie mam. I niestety na PC tak nie uświadczyliśmy, więc część z was być może takich właśnie gier nie kojarzy. A jeżeli jesteście fanami Naruto, to z pewnością te gry przypadną wam do gustu. Dobrze, ja sobie tutaj wczytam grę na początku. Gramy sobie na emulatorku na komputerze, gdyż bowiem z PS-a nie miałbym po prostu jak nagrywać gameplaya, więc to jedyna forma, jaką wam mogę tutaj zaprezentować. Jeżeli chodzi o pierwszą serię z gry Naruto Ultimate Ninja, mamy tutaj możliwość grania w scenariusz. To jest generalnie typowa taka bijatyka. Coś na zasadzie Tekkena, Mortal Kombat, ale gra się tutaj zupełnie inaczej. Możemy wybrać sobie tryb scenariusza, tryb pojedynczych misji. Możemy także również ćwiczyć, oczywiście prowadzić luźne pojedynki. Również także mamy tak zwany Naruto House oraz shop. W shopie możemy kupować różne ciekawe przedmioty, na przykład ścieżki dźwiękowe z gry, czy też również jakieś arty i inne tego typu rzeczy, dodatkowe stroje, postacie. Oraz również jak przechodzimy misję, to także również dostajemy pewne ciekawe rzeczy oraz przede wszystkim, jeżeli przechodzimy ścieżkę linii scenariuszu, którą sobie właśnie rozpoczniemy, bo tutaj ścieżka linii nie jest aż tak akurat cztery kakaszki, ale musi się wyjść na chwilę. Ścieżka linii akurat fabularnej gry nie jest może specjalnie jakoś długa i też tutaj niestety nie mamy możliwości na przykład chodzenia z punktu A do B, nie mamy takiej luźnej swobody podróży w grze. Jak to ma miejsce na przykład już w drugiej części tejże gry, więc z niej na przykład też sobie myślę, że nagramy ciekawe odcinki. Tam na przykład możemy normalnie się poruszać po całej Konohy, czy też również po całych terenach i tak dalej, do innych wiosek możemy ninja wędrować. Wiele tego typu rzeczy mamy do zrobienia oraz także dostajemy questy od różnych postaci, więc jest to, że tak powiem, taki chodzony RPG. No i myślę sobie, że to byłoby trochę ciekawsze, ale tutaj przejdziemy sobie, to się okaże, jak wam odcinek będzie podobać. Zaczniemy sobie w tym odcinku linię fabularną Kakashi'ego Hatak. Zróbmy, jest to moja ulubiona postać, Kakashi jest według mnie najfajniejszą ninja z całych wojowników tutaj w Naruto. Więc cóż, rozpoczniemy sobie sagę Kakashi'ego Hatak. Zapraszam was serdecznie do oglądania. A, nie wiem, czy przez przypadek nie wyszedłem. Sorki. Myślę, że akurat ta saga się wam powinna całkiem nieźle spodobać. Jeżeli chodzi o tą grę, to jest to gra dla mnie bardzo sentymentalna. Akurat wtedy, kiedy zacząłem treningi karate, to również także dużo grałem w te właśnie gry z serii Naruto Ultimate Ninja. Dochodziły do tego jeszcze także inne gierki i filmy. Jeszcze oglądałem też wtedy Naruto, już te mangę Naruto, więc to jeszcze bardziej jakby potęgowało chęć treningów sztuk walki. No i poniekąd rozwijało cały czas we mnie tutaj pasję wojowników ninja. Wybaczcie, że nie wszystkie napisy tutaj będą widoczne i też w zasadzie powinno być szło na tych cutscenkach, napisy też powinny być nieco ładniejsze, ale emulator tak to akurat robi, że niestety nie wszystko nam ładnie pokazuje, ale jeżeli samą rozgrywkę, to jest naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o to, gdzie teraz się znajdujemy, anime Naruto, mandze, to jesteśmy aktualnie podczas egzaminu tutaj na Genina. W zasadzie na dołączenie do drużyny. Pierwszy ogień leci Naruto kontra Kakashi. Jeżeli chodzi o system rozgrywki, to mamy tutaj dwuplansowy poziom. Zobaczcie, możemy się przetransportować z jednej areny na drugą. O, Naruto mnie trochę pobił. Teraz mu oddam, tylko trzeba wytłumaczyć kilka rzeczy. Oczywiście mam takie rzeczy jak skok. Możemy naładować się za pomocą naszej czakry i wtedy wytworzyć jutsu, jeżeli zaatakujemy to odpowiednio skoprzynika. Mamy również takie standardowe ataki, które możemy łączyć w zależności od tego, jak ustawiamy klawisze. Czyli ustawiamy strzałkę w górę i atakujemy, wychodzi nam inna kombinacja do dołu, też wychodzi nam inna, tak? No tyle, jeżeli chodzi o skrótowce. Oczywiście mamy wiele różnego rodzaju broni i tego typu rzeczy. No ale dobrze, teraz już przejdziemy sobie do rozgrywki i pozwólcie mi, że spuszczę mały pierdziel Naruto. Co wy na to? Dobra, bierzemy się. Zobaczymy, ile mi zostało ze starych umiejętności. Otóż, jeżeli chodzi też o tą kwestię rozgrywki tutaj, to nie gram się najkomfortowiej, bo jestem przyzwyczajony do grania na padzie. O, pięknie wyszło. A, nie podmienił się. Tutaj możemy się podmienić.
na początku jutsu podmiany, jeżeli odpowiednio będziemy naciskać pewną kombinację klawiszy. Możemy też rozwalać niektóre przedmioty na arenie, które dodają nam pewnych ciekawych składników. O, bym został teraz pewnym takim pomocniczym, pomocniczą przedmiotem, który możemy dostać. I wtedy jeden z naszych współtowarzyszy, tak powiem, wam pomaga i rzuca jakieś wsparcie różnego rodzaju. Ciężko mi się ogarnia granie na klawiaturze w tej grze. Dobra. Lecimy. O, patrzcie, podmienił się, też się podmieniam. Czasem możecie to wykonać bardzo długie tej kombinacje. To jest początek rozgrywki, więc wiecie, poziom tutaj nie jest najtrudniejszy. A, spowolnienie. Ale spróbujmy walić jakieś jitsu może. Myślę, że to byłoby dość ciekawe. A, ucieknij. Będzie mi się je ciężko robić, bo trzeba tutaj klikać odpowiednie kombinacje klawiszy, a tak jak mówię, mam tutaj na kartce napisane, gdzie które klawisze się znajdują, więc to może nie być najlepsze. O, no właśnie. Obronił się akurat na Damage Reduction. Po prostu zostanie mniejsze obrażenia. Te dzieci są naprawdę fajnie tutaj zrobione. Mam też Sharingana, czyli bonus. W takiej postaci, że atakujemy z dużo większą mocą, przebijamy się przez bloki bez najmniejszego problemu, no i cóż, kończymy ten pojedynek, wygrywając z Naruto, który, mogliście się spodziewać, nie będzie tutaj specjalnie mocnym przeciwnikiem. Tutaj też powinien być taki zwój w tle i te napisy też powinny być nieco bardziej wyraziste, no ale emulator swoje dorobi. Tak więc cóż, udało nam się wygrać. No i przejdźmy może do kolejnej bitwy. Jak sami zauważyliście pewnie, te walki tutaj w Naruto nie są najkrótsze, one trochę trwają. Ale też ma swój plus. Jest to nieco inny rodzaj takiej rozgrywki bijatyka, bo przeważnie rundy w bijatykach nie trwają dłużej niż 60-90 sekund. A tutaj trwa to czasem kilka minut. No, Sasuke teraz będzie... Sasuke będzie teraz próbował swoich sił! Kakashi nie wygląda specjalnie na przejętego. Okej. Z tematem. No, walka na wodzie, to lubię. Jeżeli jesteśmy na wodzie, to trochę czakry nam ubywa i też powiem wam tak, że tutaj ta czakra, czyli ten pasek poniżej, powinien być wypełniony. Nie widać go na emulatorze. Ale jeżeli się przypatrzycie, to punkty, które są zaświetlone, pokazują wam mniej więcej poziom waszej czakry, więc można, że tak powiem, to przeżyć. Okej. Okay. Ale żem się dał mu zajść od tyłu. Dobra. Trzeba się wziąć do roboty. Dobra. No podejdź. Zmieni pozycję, czy jednak nie? Mam go! Dobra, spróbujmy. Jest! Udało się! Finish it! Dostał potężny jitsu. Kolejne. Odeśmie. Kurczę, już prawie ogarnąłem. Jeszcze trochę w prawej już będę wiedzieć dokładnie, gdzie się pomieszczałem, jakie klawicze. Ale myślę, że ma co najmniej damage reduction. Mada. Trochę się oberwało, co? Dodatkowo. Mamy też Sharingana, teraz czy możemy go napierdzielać? Wypierdzielać. Nawet zobaczcie, od głupich kunajów dostaje mocne obrażenia. To jest naprawdę niezłe. O! Utopiłem się. Tak, Sharingan zużywa całą moją czakrę. Zresztą mój słaby punkt, nieźle, Kakashi. Ohoho.
Bo ja przegrywam. Dobra. Czas odbijać. Zapomniałem o bloku cały czas. Okej. Okay. Teraz oberwie. Nieźle. Zajumał mi to, co mi chciał dać Iruka. Czyli nie Iruka, tylko Gai-sensei. Masz jeszcze raz. Nazryj się. Jest! On ma na jutsu, uwaga. Jest! Może nie jest to tyle strategii Kakashiego, ale ważne przynajmniej, że skuteczna. No nic. Mamy otwartego Sharingana. A dzięki temu stajemy się... A w sumie, to już wygraliśmy. Tak, to się postaj odbyło i poszło całkiem nieźle. Uchiha Ichizoku to no mo angai taishita koto nai no ne. Sore ja, omae wa Itachi ni katenai yo. Motto chikara ga hoshii. Ty trochę musisz się podszkolić, młody Sasuke. Dobrze. Kolejna walka wygrana. Jedziemy dalej. Powiem wam, że podoba mi się ta rozgrywka. Jakoś powrót tak do takiej gierki, w którą już nie grałem dobrych parę, chyba 5-6 lat, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Sasuke no shinpai o suru mae ni mazu jibun no shinpai o shitara dou ka? Shinobi no nimmu wa inochi gake no shimoto bakari da. Koko made kite akiramer mon desu ka? Pora Sakura. No, sou sakki datsu na yo. Paradoksalnie to może być najtrudniejszy z tych trzech tutaj pojedynków. Okej. To jest bardzo fajna runda. Mamy tutaj sceny z egzaminu na Chunina. Z drugiej serii. Z tego lasu. I trochę tutaj się ekran crashuje, ale myślę, że wam to niczym nie przeszkadza. Dobra. Masz! Jeszcze raz. Popraw. Ups. Właśnie możemy robić takie małe jitsu. Do końca nie pamiętam, jak się je robiło. Ale to są proste tutaj kombinacje klawiszy. Kurczę, nie pamiętam jak dokładniej. To spróbuję. Przypomnę sobie. O właśnie. Na przykład tak. Nie wiem, jak jeszcze inaczej można robić. Być może ma tylko jedno. W innych częściach chyba mieli po więcej. Chociaż tutaj też może ma jednak więcej, nie wiem. Musiałem posprawdzać liście ruchów, ale nie o tym dzisiaj. Jedziemy. Kurczę, próbuję cały czas gdzieś co walnąć, ale nie idzie to takie łatwo. Masz! Jest! Cholera. Muszę jeszcze raz przyjrzeć się tutaj zapisu i zapamiętać to lepiej. Ale i tak swoje na pewno oberwała. Oj! Na dziwną technikę nam tutaj non-stop trafia tutaj Sakura. Dobra, bierzemy sobie czakrę, bo trochę jej straciliśmy, nie ukrywając. O, poszło. Ale bez podmiany, poprawka. Czekajcie, może na tej mapie można coś ciekawego wziąć. Tutaj też możecie bić.
poszli akurat teraz. Ale generalnie możecie bić coachów w tym wypadku na rundach i wtedy przeciwnik nie dostaje itemków, które ten mu chce wyrzucić. Moment. O. Aha, sprytnie. Ciekawe, czy tego węża da się jakoś bić. Chyba jednak nie, jest tylko i wyłącznie jako dodatek na misję. No nie wierzę. A jednak może i nas atakuje wtedy. No bo i nie. Nieważne, dobra. Załatwmy teraz Sakurę. Tak, szczerze mówiąc, to się trochę bawię tutaj w trakcie tej rozgrywki. Można byłoby to załatwić dużo, dużo wcześniej. No nie. Ja ci dam. Okej. Poszło łatwo. Do góry. Ja się tu teraz muszę skupić. No, jest ciekawie. Muszę z nią walczyć teraz taktycznie, przez to, że sprawdzałem tu jakieś pierdoły w tej misji. Wiecie, nawet takimi małymi atakami, ale jeżeli to wszystko się później sumuje, to wychodzi, że jednak trochę tych obrażeń jednak zadaliście drugiej osobie, a zwłaszcza przy tak małej ilości punktów życia, jaką teraz mamy. Dobra. Kurna. Co za dziewczyna. Kończymy to. No niech mnie. Okej. Kejo! Aj! Jak widzicie, może było ciutkę ciężej, ale to się bawiłem jednak. Takashi. Tylko się zaśmiał pod koniec, podsumowując słowa Sakury. Następnym razem pójdzie jej lepiej. Ale rozpocznijmy sobie jeszcze jedną bitwę w tymże gameplayu. Wciąga to strasznie, naprawdę. Okay. Co teraz? Haku! Czyli już są w tym wypadku na misji. Pierwszej misji Shinobi. Misji, która z ostatniej rangi bardzo szybko stała się misją rangi A. Chyba ranga D jest ostatnia tutaj w misjach. Pewności nie mam. No i to będzie już całkiem tutaj epicki pojedynek. Lubię tą arenę. Można na niej sporo podziałać, jest ona kilkupoziomowa z tego względu, iż możemy działać też na linach. Możemy wyskoczyć nawet tutaj. Jest to bardzo fajny tutaj i dobry przykład areny. Dobra. Ja ci dam haku. Pokażę ci, jak prawdziwy Shinobi walczy. Daj moment. A, dałem się wziąć. Au, ale fajne jutsu ma. Ogólnie Haku zajebista postać. Tak samo jak i Zabuza. Hmm.
Daj wsparcie. Zregenerował mi się. A te psiul. Oberwałem. Zmiana areny? No nieźle. Tak, można to robić. To jest przecież otóż Wielki Most, gdzie rozgrywała się kolejna z bitew. Jest tutaj sam Takuma. Ten konstruktor mostu. Podoba mi się to, że można zmienić areny w trakcie walki. Nie jest to wtedy takie liniowe. Ten jak się cieszy tutaj Rembajło. Dobra. Chciałem łatwo jitsumu jakieś wywalić w miarę. Ale dobra, na razie bawimy się w podmianę. No i to już się tutaj zaczyna mocna bitwa. Uciekł, co za głąb. Aj, aj. Kurczę, prawie bym go miał. Ach! Okej. Nie ma szans. No niech mnie. Daj mi uciec. Chyba zainwestuję sobie w pada, bo lepiej by mi się grało. Zaraz nam się wyrównają poziomy HP. Tego jednak my w sumie nie chcemy. Muszę przejść na bardziej bojowy tryb. Pierdzielne cię, masz jitsu. Kurde. Nieważne, i tak sporo oberwie. Mamy Sharingana. I o to przede wszystkim mi chodziło. Dobra, jeszcze oberwę teraz. Muszę się mocno pilnować. Kurde, uciekł. Masz! Jeszcze raz! Popraw mu! Wypierdziel go! Pięknie, Kakashi! Udało nam się wygrać bitwę! O to chodziło, żeby pokonać Haku! Bardzo dobrze! Czuję się dumny po tej bitwie. Ale został jeszcze jeden. Ktoś tutaj na wyższym poziomie trudności. Kolejna misja zakończona powodzeniem. Ja tylko zerknę sobie na czas. No, powiem wam, moi drodzy, że z przyjemnością chciałem wam jeszcze pokazać następną bitwę, jednak jeżeli cóż, ta seria będzie wam się podobać, to nagramy sobie kolejny odcinek z tej rozgrywki, który myślę, że już też zobaczcie niebawem, bo mam nadzieję, że seria jednak przyjmie się tutaj mile na kanale i następną bitwę będzie to bitwa, dokładnie tak, za Buzą. I ją zobaczycie w kolejnym odcinku, a ja tymczasem żegnam się z wami. Jeżeli wam się podobało, zostawcie kolejną łapkę w górę dla motywacji, skomentujcie ten materiał, możecie go śmiało udostępnić, pokażę waszym znajomym i tak dalej. Zapraszam również do szerokiej dyskusji w komentarzach, może graliście w serię właśnie Ninja Ultimate, jaka wam się podobała najbardziej, piszcie śmiało. Ja tymczasem muszę czekać na kolejną ważną misję Ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Rosnij po! Oj!